To był naprawdę wyczerpujący dzień. Tak wielka dawka entuzjazmu potrafi wymęczyć człowieka, pomyślała panna Marple. Nie była zadowolona z siebie ani ze swoich reakcji. Wydarzenia w Stony Gate z pewnością układały się w jakiś schemat, może nawet kilka schematów. Jednak ona sama nie była w stanie stwierdzić, na czym miałoby to polegać. Czuła, że wszystko ma jakiś związek z patetyczną, a zarazem tak niepozorną osobą Edgara Lawsona. Gdyby tylko potrafiła przypomnieć sobie stosowne porównanie. Po dokładnym rozważeniu odrzuciła jako nieprzydatną historię niecodziennych perypetii samochodu dostawczego pana Selkirka, sprawę roztargnionego listonosza i historię ogrodnika, który wybrał się do pracy w drugi dzień Zielonych Świątek. Tak, z Edgarem Lawsonem było coś nie w porządku. Coś, czego nie potrafiła dokładnie sprecyzować, co zdawało się przeczyć dość oczywistym faktom i wymykało się spod obserwacji. Ale w jaki sposób to coś mogłoby dotyczyć Kerry Louise? Myśli, troski, życzenia mieszkańców Stone Gates często wykluczały się wzajemnie, ale żadne z nich nie dotyczyło chyba samej Kerry Louise. Kerry Louise. W tym momencie panna Marple uświadomiła sobie, że tylko ona jedna, pomijając nieobecność Ruth, nazywa przyjaciółkę tym właśnie imieniem. Lewis Serocold preferował imię Caroline, panna Belever mówiła do niej Cara, Stephen Restaric używał najczęściej określenia Madonna. Walter Hutt mówił oficjalnie pani Serocold. A dla Ginny Kerry Louise była po prostu babunią. Czy tak wiele imion, jakimi obdarzono jedną osobę, nie kryło w sobie pewnej symboliki? Czyżby dla mieszkańców Stone Gates Kerry Louise była raczej symbolem niż osobą z krwi i kości? Gdy następnego ranka pani Serocold, lekko utykając, zeszła do ogrodu, zastała swoją przyjaciółkę siedzącą na ławce. Zapytana, o czym myśli, panna Marple odparła natychmiast. O tobie, moja droga. O mnie? Powiedz mi, ale zupełnie szczerze, czy coś cię niepokoi? Niepokoi? Kerry Louise podniosła na przyjaciółkę zdumione oczy. Ależ Jane, dlaczego miałoby mnie coś niepokoić? Cóż, każdy z nas ma jakieś problemy, mówiła panna Marple z powagą, choć w jej oczach migotały figlarne błyski. Mnie na przykład do pasji doprowadzają ślimaki na grządkach. Irytuje mnie, że nigdy nie można się doprosić, aby bielizna wracała z pralni zacerowana jak należy. Że nigdy nie mam pewności, czy uda mi się kupić właściwy gatunek cukru na nalewkę i cała masa innych drobiazgów. To chyba niemożliwe, aby w twoim życiu nie było niczego, co by cię nie niepokoiło, drażniło czy irytowało. Och, znalazłoby się to czy tamto, powiedziała Kerry Louise powoli. Lewis pracuje zbyt ciężko. Steven jest tak pochłonięty teatrem, że zapomina o posiłkach. Gina bywa rozdrażniona. Ale przecież nie jestem w stanie zmienić ludzi. Nie wiem, jak można by to zrobić. Dlatego martwienie się wydaje mi się bezcelowe. Nie wymieniłaś Mildred. Ona chyba nie jest zbyt szczęśliwa. Tak, zgodziła się Kerry Louise. Mildred nigdy nie bywa szczęśliwa. Już jako dziecko była taka. Była zupełnym przeciwieństwem Pipy, która zawsze tryskała humorem. Może nie ma zbyt wielu powodów, aby czuć się szczęśliwą, podsunęła panna Marple. Czy to z powodu zazdrości? Zapytała Kerry Louise spokojnie. No, może. Mnie się jednak wydaje, że ludzie często nie mają żadnych podstaw, aby żywić takie uczucia, jakie żywią. Po prostu są tak stworzeni. Nie wydaje ci się, Jane? Panna Marple pomyślała przelotnie o pannie Moncrief, prawdziwej niewolnicy swojej chorej, despotycznej matki. Jedynym marzeniem panny Moncrief były podróże. Całe St. Mary Mead cieszyło się duchu, gdy pani Moncrief spoczęła wreszcie na parafialnym cmentarzu, a jej córka uzyskała wolność i trochę gotówki na dodatek. Niestety, podróż panny Moncrief nie była zbyt lekka i daleka. Biedaczka zdążyła zajechać zaledwie do Hayes, gdzie postanowiła złożyć krótką wizytę dawnej przyjaciółce mamy. Stan zdrowia tej nieznośnej, hipochondrycznej starej panny tak bardzo ją przejął, że natychmiast odwołała wszystkie rezerwacje i przeniosła się do willi starszej damy, gdzie ponownie dała się tyranizować. I oczywiście znowu zaczęła marzyć o podróżach. Myślę, że masz dużo racji, Kerry Louise, przyznała panna Marple. Oczywiście to, że mogą żyć bez kłopotów, zawdzięczam w dużym stopniu Jolly. Ona jest doprawdy kochana. Zjawiła się niedługo po tym, jak poślubiłam Johniego i od samego początku stała się niezastąpiona. Opiekuje się mną niczym małym, bezradnym dzieckiem. Zrobiłaby dla mnie dosłownie wszystko. Czasami mnie to wręcz zawstydza. Myślę, że dla mnie potrafiłaby się posunąć nawet do morderstwa. Czy to nie okropne, że tak mówię?
Rzeczywiście, jest ci bardzo oddana. Pani Serocolt roześmiała się dźwięcznie. Czasami Jolly bardzo się na mnie złości. Chciałabym, żebym sprawiała sobie kosztowne toalety i zaczęła otaczać się luksusem. Uważa, że powinno się posadzić mnie na tronie i oddawać mi hołdy. Jolly jest jedyną osobą, na której pasja lewica nie robi najmniejszego wrażenia. Uważa naszych podopiecznych za bandę kryminalistów, którymi nie należy zaprzątać sobie głowy. Mówi też, że dom jest pełen wilgoci, co źle wpływa na mój reumatyzm. Powinna mi zdaniem wyjechać do Egiptu, gdzie jest ciepło i sucho. Dokucza ci reumatyzm? Tak, ostatnio mocno mi się pogorszyło. Chodzenie zaczyna mi sprawiać kłopot. Odczuwam silne skurcze w nogach. Cóż, starość. Kerry Louise znowu się roześmiała. Panna Belewer wyszła przez oszklone drzwi i zbliżyła się do ławki, na której siedziały obie przyjaciółki. Kara, właśnie przyszedł telegram. Przyjeżdżam dzisiaj po południu. Christian Gulbradsen. Christian? Kerry Louise wyglądała na mocno zdumioną. Nie miałam pojęcia, że wybiera się do Anglii. Pokój z dębową łazerią, jak sądzę? Tak, oszczędzi mu to wchodzenia po schodach. Panna Belewer skinęła głową i pośpieszyła do domu. Christian Gulbrandsen to mój pasierb, wyjaśniła Kerry Louise. To najstarszy syn Erika. Jest 2 lata starszy ode mnie. Pełni funkcję kuratora instytutu. Jaka szkoda, że Lewis musiał właśnie wyjechać. Christian z reguły nie zatrzymuje się u nas dłużej niż na jedną noc. Jest bardzo zajęty. Z pewnością chce coś omówić z Lewisem. Christian Gulbrandsen przyjechał po południu, tuż przed herbatą. Był to wysoki, dobrze zbudowany mężczyzna. Mówiąc, dobierał słowa powoli i z namysłem. Z Kerry Louise przywitał się z wielką serdecznością. Nasza mała Kerry Louise, jak się cieszę. Jak się miewasz? Ty się chyba wcale nie zestarzajesz. Opiekuńczym gestem położył ręce na jej ramionach i przyglądał się z sympatią. Czyjaś dłoń pociągnęła go za rękę. Christian! Gulbrandsen obejrzał się. A to ty, Mildred, jak się czujesz? Nie najlepiej ostatnio. To niedobrze, to bardzo niedobrze. Pomiędzy Christianem Gulbrandsenem a jego przyrodnią siostrą istniało wyraźne podobieństwo. Różnica wieku między nimi wynosiła prawie 30 lat i pani Street mogłaby śmiało uchodzić za jego córkę. Mildred wydawała się szczególnie cieszyć z przyjazdu brata. Jej policzki zaróżowiły się z emocji i stała się bardziej rozmowna. Bez przerwy można było usłyszeć, jak powtarza z domu: mój brat Christian, mój brat, pan Gulbrandsen. A co porabia nasza Margina? Zapytał Gulbrandsen, zwracając się do młodej kobiety. Ciągle jeszcze jesteś tutaj, ty i twój mąż? Tak, prawie już osiedliśmy tutaj, prawda, Wally? No to wygląda, mruknął Walter Hutt. Mądre, przenikliwe oczy Gulbrandsena spoczęły teraz na Walterze, który zachowywał się jak zwykle gburowato i nieprzyjaźnie. A więc znowu jestem wśród swoich, powiedział Christian Gulbrandsen. Na pozór wydawał się odprężony i w pogodnym nastroju. A jednak coś go gnębi, pomyślała panna Marple. Usta ma mocno zaciśnięte, a cała jego postać zdradza napięcie. Gdy go jej przedstawiono, przez długą chwilę przeglądał się badawczo, jakby pragnąc wyrobić sobie dokładną opinię o gościu. Nie wiedzieliśmy, że przyjechałeś do Anglii, powiedziała Kerry Louise. Zdecydowałem się zupełnie nagle. Szkoda, że Lewis jest nieobecny. Jak długo możesz zostać? Miałem zamiar zostać do jutra. A kiedy wraca Lewis? Jutro po południu albo wieczorem. W takim razie zostanę jeszcze jeden dzień. Gdybyś dał nam wcześniej znać. Droga Kerry Louise, naprawdę nie miałam czasu. Ale zaczekasz do powrotu Lewisa? Tak, koniecznie muszę z nim pomówić. Pan Gulbrandsen i pan Serocolt są kuratorami instytutu, wyjaśniła pani Marple Jolly. Pozostali kuratorzy to biskup Cromer i pan Giflor. A więc Christian Gulbrandsen przyjechał przedyskutować z Serocoltem sprawy instytutu. Pannie Belewer i wszystkim domownikom wydawało się to zupełnie naturalne. Panna Marple dziwiła się jednak. Nie uszło jej uwagi, że Gulbrandsen kilkakrotnie skierował swój wzrok ku Kerry Louise. Przyglądał jej się badawczo, ważąc coś w myślach. Tym samym przenikliwym spojrzeniem obrzucił po kolei wszystkich zgromadzonych w pokoju. Panna Marple uznała ten fakt za bardzo znamienny. Po herbacie panna Marple wycofała się taktownie do biblioteki i zajęła robótką. Ku jej niemałemu zdumieniu Christian Gulbrandsen podążył za nią. A więc jest pani dawną przyjaciółką Kerry Louise, rozpoczął rozmowę. Poznałyśmy się we Włoszech, chodziłyśmy do tej samej szkoły, ale to było bardzo, bardzo dawno temu. Rozumiem. Czy lubi ją pani? Bardzo, odpowiedziała ciepło panna Marple. Wydaje mi się, że wszyscy muszą ją lubić. To naprawdę czarująca osoba. Moi bracia i ja zawsze ją kochaliśmy, jak siostrę. Była też wspaniałą towarzyszką życia mojego ojca. Zawsze pełna zrozumienia dla jego ideałów. Nie myślała nigdy o sobie, lecz o innych.
Tak, zawsze była idealistką, przyznała panna Margu. Idealistką? No tak, to prawda. Być może właśnie dlatego nie potrafię dostrzec zła pleniącego się na tym świecie. Panna Margu popatrzyła zdumiona na swojego rozmówcę. Twarz Christiana Gulbransena była pełna powagi. Niech mi pani powie, jaki jest stan jej zdrowia. Zdumienie panny Margu rosło. Wydaje mi się, że jest zupełnie zdrowa, pomijając oczywiście reumatyzm i zmiany artrytyczne. Reumatyzm, powiada pani. A serce? Czy Kerry Louis ma zdrowe serce? Tak, Olive, dobrze wiem. Ale wczoraj spotkałam ją po raz pierwszy po wieloletniej przerwie. Jeśli chce pan dowiedzieć się czegoś bliższego o stanie jej zdrowia, proszę zapytać kogoś z domowników. Na przykład pannę Belever. Tak, pannę Belever. Albo Mildred. Albo jak pan mówi Mildred. Panna Margu czuła rosnące zakłopotanie. Christian Gulbransen mierzył ją przenikliwym spojrzeniem. Między matką a córką nie ma zbyt wielkiej sympatii, nie sądzi pani? Mnie też tak się wydaje. Szkoda, Mildred jest jej jedynym dzieckiem, ale czasami tak się w życiu układa. A ta panna Belever, czy sądzi pani, że ona rzeczywiście jest oddana Kerry Louise? Bez wątpienia. I Kerry Louise ma do niej zaufanie? Tak sądzę. Christian Gulbransen zmarszczył czoło. Zdawał się mówić raczej do siebie niż do panny Margu. Jeszcze Gina, ale ona jest taka młoda. Czasami człowiekowi jest naprawdę trudno zdecydować, jak powinien postąpić, która droga będzie najwłaściwsza. Bardzo mi leży na sercu ta sprawa. Za nic na świecie nie chciałbym przysporzyć Kerry Louise Martin. Tak, to naprawdę niełatwy wybór. Niełatwy. W otwartych drzwiach biblioteki pojawiła się Mildred. A więc tu się schowałeś, Krystianie. Właśnie zastanawialiśmy się, gdzie też mogłeś się podzieć. Doktor Maverick pyta, czy chcesz z nim porozmawiać. To ten nowy młody lekarz. Raczej zaczekam na powrót Lewisa. Maverick czeka w jego gabinecie. Czy mam mu powiedzieć? Nie, sam zamienię z nim kilka słów. Zdecydował Gulbransen, kierując się ku drzwiom. Mildred popatrzyła na pannę Marple. Czy coś się stało? Christian zachował się zupełnie inaczej niż zwykle. Czy on coś powiedział? Pytał mnie o zdrowie twojej mamy. Ale dlaczego? Zapytała Mildred ostrym tonem. Policzki miała zaczerwienione ze zdenerwowania. Doprawdy nie wiem. Mama czuje się wyśmienicie. To wręcz zdumiewające. W jej wieku jest o wiele zdrowsza niż ja, jeśli idzie o ścisłość. Zawahała się przez chwilę. Mam nadzieję, że mu to powiedziałaś, ciociu Jane. Przecież ja sama niewiele wiem na ten temat. Pytał mnie o jej serce. O serce? Ależ ma pani nigdy w życiu nie chorowała na serce. Cieszę się, że to słyszą, kochanie. O cóż na Boga mogło mu naprawdę chodzić? Nie mam pojęcia, powiedziała panna Marple. Nie mam pojęcia. Następny dzień zapowiadał się na pozór zupełnie spokojnie. Pannie Marple wydawało się jednak, że atmosferze domu wyczuła jakieś wewnętrzne napięcie. Christian Gulbransen spędził cały poranek w instytucie, dyskutując z doktorem Maverickiem o polityce zakładu. Wczesnym popołudniem wybrał się z Giną na przejażdżkę po okolicy, a po powrocie poprosił pannę Belever, co panna Marple starannie zanotowała w pamięci, o pokazanie mu czegoś w ogrodzie. Panna Marple była przekonana, że był to tylko pretekst, że w rzeczywistości pan Gulbransen pragnął pomówić z zaufaną Kerry Louise w cztery oczy. Gdyby powodem jego nieoczekiwanej wizyty w Stony Gates miały być sprawy instytutu, prawdopodobnie nie pragnąłby tête-à-tête z panną Belever, która przecież zajmowała się wyłącznie domem. W końcu jednak panna Marple doszła do wniosku, że pewnie ponosi ją wyobraźnia. Jedyny dziwny incydent wydarzył się po południu, koło czwartej. Panna Marple odłożyła robótkę i wyszła do ogrodu odetchnąć świeżym powietrzem. Kiedy mijała rozłożysty rododendron, omal nie wpadła na Edgara Lawsona, który niespokojnym krokiem przemierzał alejkę, mamrocząc coś do siebie. Edgar wypowiedział kilka słów przeprosin i już miał odejść, ale panna Marple zatrzymała go zdumiona dziwnym wyrazem jego oczu. Czy pan dobrze się czuje? Dobrze? Jakże mam się czuć dobrze, skoro właśnie przeżyłem szok? Młody człowiek obejrzał się gwałtownie za siebie, potem popatrzył na boki. Panna Marple poczuła się nieco dziwnie. Jaki szok? Zapytała. Ach, czy mogę to pani wyznać? Nie wiem, sam nie wiem. Tyle już razy mnie oszukano. Panna Marple podjęła decyzję. Energicznym ruchem ujęła go pod ramię. Pójdziemy tą ścieżką. Nie ma tu żadnych drzew ani krzewów, więc nikt nas nie podsłucha. Ma pani rację. Edgar wziął głęboki wdech, potem opuścił głowę i zniżył głos do szeptu. Odkryłem coś. To straszne odkrycie. Jakie odkrycie? Edgar Lawson drżał na całym ciele. Był bliski łez. Miałem kogoś, komu ufałem.
Wierzyłem mu, a to były kłamstwa. Ten człowiek okłamywał mnie, ukrywał przede mną całą prawdę. Nie mogę tego znieść. Trzeba pani wiedzieć, że to jedyny człowiek, któremu naprawdę wierzyłem. A teraz odkryłem, że stał na czele tego spisku, że jest moim głównym wrogiem. To właśnie on kazał mnie śledzić. Ale nie mam zamiaru tego dłużej tolerować. Wygarnę mu to wszystko. Kto to jest ten on? Zapytała szybko panna Marple. Edgar Lawson wyprostował się. Prawdopodobnie zamierzał przybrać postawę patetyczną i wzniosłą. Wyglądał jednak śmiesznie. Mówię o moim ojcu. O lordzie Montgomerym czy o Winstonie Churchillu? Pozwolili mi w to wierzyć, bo nie chcieli, abym poznał prawdę. Ale ja mam przyjaciela, prawdziwego przyjaciela, który mi wszystko powiedział. Otworzył mi oczy na wszystkie oszustwa. Mój ojciec będzie musiał się ze mną liczyć. Rzucę mu w twarz wszystkie jego kłamstwa. No zobaczymy, co wtedy powie. Odwrócił się na pięcie i pobiegł w głąb parku. Panna Marple wróciła do domu mocno zatroskana. Wszyscy jesteśmy trochę nienormalni, powiedział dr Maverick. Jednak Edgar Lawson zdawał się nienormalny znacznie bardziej niż trochę. Lewis Serocolt wrócił do domu przed 7. Zostawił samochód przy bramie i szedł dalej parkiem. Wyglądająca właśnie przez okno panna Marple zobaczyła, że Christian Gulbrandsen wyszedł mu naprzeciw. Po przywitaniu się obaj zaczęli spacerować po tarasie. Panna Marple, jak zwykle przezorna, miała ze sobą lornetkę, której zawsze używała, obserwując ptaki. Teraz też sięgnęła po nią. Czy tam w oddali, w kępie drzew, nie krył się przypadkiem czyżyk? Opuściła lornetkę na chwilę, a potem znowu skierowała ją do góry. Obaj panowie wyglądali na mocno zaniepokojonych. Panna Marple wychyliła się mocniej. Gdyby któremuś z mężczyzn nagle przyszło do głowy spojrzeć w górę, z pewnością doszedłby do wniosku, że zapalona miłośniczka ptaków bez reszty jest pochłonięta obserwowaniem swoich ulubieńców. Jak tego oszczędzić, Kerry Louise? Usłyszała głos Gulbrandsena. Gdy obaj mężczyźni ponownie przechodzili pod oknem panny Marple, mówił właśnie Lewis Serocolt. Jeśli można utrzymać to przed nią w tajemnicy. Ja też uważam, że należy ją chronić. Zdołała usłyszeć jeszcze urwane zdania. No i zupełnie poważnie, niczym nie usprawiedliwione. Przyjąc zbyt wielką odpowiedzialność, może powinniśmy zasięgnąć opinii kogoś z zewnątrz. Wreszcie dobiegły ją słowa Christiana Gulbrandsena. Zrobiło się chłodno. Wracajmy lepiej do domu. Panna Marple wycofała się w głąb pokoju. Na jej twarzy malowała się troska. To, co usłyszała, stanowiło zbyt drobny fragment, by można było ułożyć z tego jakąś sensowną całość. Jednak w jakiś sposób potwierdzały jej wcześniejsze obawy, a także niezłomne przekonanie Ruth. W Stony Gates rzeczywiście działo się coś niedobrego i miało to ścisły związek z Kerry Louise. Podczas kolacji panował przygnębiający nastrój. I Gulbrandsen, i Lewis Serocolt milczeli, każdy pogrążony we własnych myślach. Walter siedział przy stole z miną jeszcze bardziej ponurą niż zwykle. Nawet Gina i Steven zdawali się nie mieć sobie nic do powiedzenia. Jedynie dr Maverick wdał się w dłuższą dysputę z panem Baumanterem, jednym z terapeutów. Po kolacji towarzystwo przeniosło się do holu. Christian Gulbrandsen nie zamierzał pozostawać dłużej, usprawiedliwiając się, że ma do napisania kilka listów. Pozwolisz, Kerry Louise, że pójdę do swojego pokoju? Zapytał. Czy masz wszystko, czego ci potrzeba? O tak, panna Belever była bardzo uprzejma i przyniosła mi maszynę do pisania, o którą prosiłem. Gulbrandsen opuścił hol drzwiami po lewej, minął klatkę schodową i poszedł korytarzem do końca do swojego apartamentu, składającego się z sypialni i niewielkiej łazienki. Gdy wyszedł, Kerry Louise zwróciła się do Ginny. Nie idziesz dzisiaj do teatru? Gina potrząsnęła przecząco głową. Zbliżyła się do okna i usiadła, spoglądając na podjazd. Steven Restaric popatrzył na nią, potem podszedł do fortepianu i zaczął grać spokojną, smutną melodią. Obaj terapeuci oraz dr Maverick pożegnali całe towarzystwo i udali się do siebie. Walter włączył stojącą lampę. W tym momencie nastąpiło krótkie spięcie w instalacji elektrycznej. Większość świateł zgasła i hol pogrążył się w półmroku. Walter zaklął głośno. To te przeklęte instalacje. Trzeba wymienić bezpieczniki. Wyciągnął wtyczkę uszkodzonej lampy z kontaktu i wyszedł z holu. Co za szczęście, że Wally tak świetnie zna się na elektryczności, powiedziała Kerry Louise. Pamiętacie, jak zreperował opiekacz do grzanek? To jedyna pożyteczna rzecz, jaką do tej pory zrobił, zauważyła kwaśną Mildred. Mamo, czy zażyłaś już swoją miksturę na wzmocnienie? Zupełnie o tym zapomniałam. Panna Belever zerwała się z miejsca. Pobiegła do jadalni, by po chwili wrócić stamtąd z buteleczką wypełnioną jasnorubinowym płynem.
Kerry Louise posłusznie wyciągnęła rękę, krzywiąc się przy tym zabawnie. Dlaczego ktoś zawsze musi mi przypomnieć o tym paskudztwie? Sądzę, że nie powinnaś tego zażywać, odezwał się zdecydowanym tonem Lewis Serokot. Wcale nie jestem pewien, czy ci to tak dobrze robi. Wyjął buteleczkę z rąk panny Belewer i odstawił na komódkę. Panna Belewer zaprotestowała gorąco. Ależ proszę pana, stan pani Serokold naprawdę znacznie się poprawił, odkąd... Urwała i odwróciła się gwałtownie, gdyż frontowe drzwi otwarły się z trzaskiem. Do pogrążonego w półmroku holu wkroczył Edgar Lawson. Zatrzymał się po środku, niczym kiepski aktor odgrywający swoje wielkie wejście. Wyglądał niemal groteskowo, jednak nie do końca. Z patosem zwrócił się do Lewisa Serokolda. Wreszcie cię odnalazłem, o mój wrogu! Lewis spoglądał zdumiony. Edgarze, co się stało? Zapytał z niepokojem. Ośmielasz się pytać? Ty doskonale wiesz, o co chodzi. Oszukiwałeś mnie, kazałeś mnie śledzić, spiskowałeś z innymi przeciwko mnie. Lewis wyciągnął rękę. Uspokój się, mój chłopcze, i nie denerwuj się. Chodź, opowiedz mi wszystko, ale spokojnie. Przejdźmy do mojego gabinetu. Poprowadził Edgara przez hol w stronę drzwi po prawej. Obaj weszli do gabinetu i do uszu zebranych doszedł odgłos przekręcanego w zamku klucza. Panna Belewer popatrzyła na pana Marple. Obie pomyślały to samo. To nie pan Serokold zamknął te drzwi na klucz. Moim zdaniem ten młody człowiek po prostu zwariował, powiedziała ostro panna Belewer. On jest niebezpieczny dla otoczenia. Jest zupełnie niezrównoważony, wtrąciła Mildred. Nie przejawia nawet elementarnej wdzięczności za wszystko, co dla niego uczyniono. Powinnaś tam wkroczyć, mamo. Kerry Louise cicho westchnęła. On wcale nie jest niebezpieczny, stwierdziła i bardzo ceni Lewisa. Panna Marple spojrzała badawczo na przyjaciółkę. Przecież przed chwilą nie było widać ani śladu sympatii Edgara do pana Serokolda. Wręcz przeciwnie. Znowu zastanawiała się, czy Kerry Louise przypadkiem nie zamyka oczu na rzeczywistość zupełnie świadomie. On miał coś w kieszeni, zawołała wzburzona Gina. To znaczy Edgar bawił się tym. Steven oderwał na chwilę ręce od klawiatury i mruknął. Na filmie byłby to z pewnością rewolwer. Panna Marple zakasła dyskretnie. Przypuszczam, że pan doskonale wie, że to był rewolwer, powiedziała niemal przepraszającym tonem. Za zamknięte drzwi gabinetu pana Serokolda dobiegały odgłosy gwałtownej wymiany zdań. Podczas gdy Lewis Serokold niemal nie podnosił głosu, Edgar Lawson wręcz krzyczał. Kłamstwa, kłamstwa, to są wszystko kłamstwa. To ty jesteś moim ojcem, jestem twoim synem, a ty pozbawiłeś mnie należytych mi praw. Nienawidzisz mnie, zawsze pragnąłeś się mnie pozbyć. Padły jakieś niewyraźne słowa, na co Edgar odpowiedział wiązanką niewybrednych przekleństw. Lewis powtarzał co chwila. Uspokój się, chłopcze, i bądź rozsądny, przecież wiesz, że to nieprawda. Jednak jego słowa wprawiały młodego człowieka w jeszcze większe rozdrażnienie. Zebrani w holu przysłuchiwali się ich rozmowie zupełnie otwarcie. Musisz mnie wysłuchać, krzyczał Edgar. Zdarłem ci z twarzy tę maskę dobroczynności i szlachetności. Zemszczę się za wszystkie krzywdy, które mi wyrządziłeś. Za wszystkie moje cierpienia. Nagle Lewis odezwał się ostrym, niezwykłym u niego tonem. Odłóż ten rewolwer. Edgar go zabije, krzyknęła przestraszona Gina. On jest nienormalny, zróbmy coś, zadzwońmy po policję. Kerry Louise, która nie okazywała najmniejszego wzburzenia, odezwała się cicho. Nie ma powodu do obaw, Gino. Edgar lubi Lewisa. Udaje tylko i to wszystko. Za drzwi dobiegł śmiech Edgara. Dla panny Marple zabrzmiał on okropnie. Był to śmiech szaleńca. Nie, nie odłożę rewolweru, wykrzykiwał Edgar. I wiedz, że jest on naładowany. Nie, teraz nic nie mów. Nie ruszaj się. Musisz wysłuchać mnie do końca. To ty uknąłeś spisek przeciwko mnie. Tylko ty, nikt inny. Zapłacisz mi teraz za to. Dokładnie w tym momencie dał się słyszeć dość wyraźny huk. Wszyscy aż podskoczyli. Jedynie Kerry Louise pozostała niewzruszona. To pewnie gdzieś na zewnątrz, może w parku, powiedziała z całkowitym spokojem. Nie mam pojęcia, co to mogło być. Za zamkniętych drzwi ciągle dobiegał głos Edgara. Czemu tak na mnie patrzysz? Nie udawaj, że nie odczuwasz lęku. Dlaczego nie błagasz na kolanach o litość? Zastrzelę cię, możesz być tego pewny. Zabiję cię. Jestem twoim synem, a ty nie chciałeś mnie uznać. Chciałeś mnie ukryć przed całym światem. Tak, pragnąłeś się mnie pozbyć. Otoczyłeś mnie szpiegami, którzy mieli mnie zaprowadzić na szubienicę. Ty, mój rodzony ojciec. Dla ciebie jestem tylko pękartem. Okłamywałeś mnie. Udawałeś, że jestem twoim przyjacielem, że jestem ci bliski, podczas gdy w rzeczywistości nie zasłużyłeś na to, żeby żyć. I znowu z ust Edgara popłynął strumień przekleństw.
Panna Marple zauważyła kątem oka, że panna Bellever opuszcza hol, mówiąc przy tym do siebie. Przecież musimy coś z tym zrobić. Przez moment Edgar nie odzywał się. Potem znowu zaczął krzyczeć. Zginiesz, zaraz zginiesz, ty diable, ty wcielony diable. Ponownie do uszu zebranych dobiegły dwa ostre, wyraźne dźwięki. Tym razem nie mogło być żadnych wątpliwości. To były strzały i nie dochodziły z parku, ale z całą pewnością za zamkniętych drzwi. Ktoś chyba Mildred zawołał. Mój Boże, i co teraz? Wreszcie za zamkniętych drzwi dał się słyszeć głuchy odgłos upadku czegoś ciężkiego. Steven Restarek zaczął walić pięściami drzwi. Otwieraj, otwieraj natychmiast! Zawołał. Do holu wróciła panna Bellever. W ręku trzymała potężny pęk kluczy. Niech pan spróbuje któryś z tych, powiedziała zdyszana. W tej samej chwili rozbłysły wszystkie światła. Steven Restarek próbował po kolei wszystkich kluczy. Wszyscy usłyszeli, że klucz tkwiący z tamtej strony w zamku upadł na podłogę. Za drzwi dobiegały rozpaczliwe szlochy. Walter, który właśnie wrócił do holu, zatrzymał się w progu i zapytał zdumiony. A cóż się tu wyprawia? Ten szaleniec zastrzelił pana Serokolda, powiedziała Mildred z płaczem. Kerry Lewis wstała i łagodnym ruchem odsunęła Stevena Restarika od drzwi. Proszę, powiedziała. Porozmawiam z nim. Zbliżyła twarz do drzwi i zawołała. Edgarze, proszę, niech pan otworzy, chciałabym wejść. Rozległ się dźwięk klucza wkładanego do zamka i drzwi powoli się otworzyły. Ale to nie Edgar stał za nimi, tylko lewy Serokold. Oddychał gwałtownie, jak po ciężkim wysiłku, ale nie wyglądał na rannego. Wszystko w porządku, kochanie, powiedział. Możesz się nie denerwować. Myśleliśmy, że on pana zastrzelił, wyjąkała zdumiona panna Bellever. Lewis Serokold zmarszczył brwi wyraźnie niezadowolenie. Oczywiście, że mnie nie zastrzelił, powiedział szorstko. Wszyscy mogli teraz zajrzeć do gabinetu. Edgar Lawson siedział zgarbiony przy biurku. Zdawał się być zupełnie załamany. Oddychał z trudem i szlochał. Rewolwer, który najwidoczniej wypadł mu z ręki, leżał na podłodze. Ale przecież słyszeliśmy strzały, upierała się Mildred. O tak, strzelił dwa razy. I spudłował? Oczywiście, że spudłował. Dla panny Marple wcale nie było to takie oczywiste. Przecież strzały musiały paść z bardzo bliskiej odległości. Lewy Serokold wycedził z irytacją. Gdzie jest Maverick? Jest tutaj potrzebny. Pójdę po niego, zaoferowała się panna Bellever. Czy mam też zadzwonić na policję? Na policję? Oczywiście, że nie. Ależ oczywiście, że tak, sprzeciwiła się Mildred. Przecież on jest niebezpieczny. Nonsens, uciął zdecydowanie lewy Serokold. Po prostu biedny chłopak. Czy on wygląda na niebezpiecznego? W tym momencie Edgar rzeczywiście nie sprawiał wrażenia kogoś niebezpiecznego. Wyglądał bardzo młodo i bardzo bezradnie. Nie chciałem tego, szepnął. Nie wiem, co mnie napadło. Jak mogłem wygadywać te wszystkie głupstwa? Musiałam być szalony. Mildred przyglądała mu się podejrzliwie. Musiałam być szalony. Ja przecież naprawdę nie chciałem. Proszę. Lewy Serokold opiekuńczym ruchem położył mu rękę na ramieniu. Już dobrze, mój chłopcze. Nic się nie stało. Przecież mogłem pana zabić. Walter z uwagą oglądał ścianę nad biurkiem. Kule trafiły tutaj, powiedział wskazując ślady, spojrzał na biurko i stojąc obok krzesła. To mogło się źle skończyć, dodał. Straciłem głowę, zupełnie nie zdawałem sobie sprawy z tego, co robię. Panna Marple zadała pytanie, które nurtowało ją już od dłuższego czasu. Kto panu powiedział, że Lewy Serokold jest pańskim ojcem? Przez twarz Edgara przemknął chytry uśmieszek. Trwało to jednak tak krótko, że nikt prócz panny Marple nie dostrzegł tego. Nikt. Odparł. Sam nie wiem, skąd mi to przyszło do głowy. Walter przyglądał się rewolwerowi leżącemu ciągle na podłodze. A skąd miał pan ten rewolwer? Spytał w końcu. Rewolwer? Powtórzył Edgar bezradnie. Coś mi się zdaje, że to mój. Walter schylił się i podniósł broń z podłogi. No tak, to jest mój rewolwer. Ukradłeś go z mojego pokoju, ty wszarzu, ty... Lewy Serokold szybko stanął między zalęknionym Edgarem a rozsierdzonym nie na żarty Amerykaninem. To wszystko możemy wyjaśnić później, oznajmił zdecydowanie. O, jest doktor Maverick. Maverick zbliżył się do Edgara z profesjonalnym opanowaniem. No, Edgarze, co się stało? Musimy wziąć się w garść. Przeklęty wariat, zawołała histerycznie Mildred. Omal nie zamordował mojego ojczyma. Edgar krzyknął rozpaczliwie, ale doktor Maverick odezwał się z wyrzutem. Ależ pani Street, mam tego dosyć. Niechże pan posłucha, doktorze, przecież ten człowiek jest chory psychicznie. Edgar wyrwał się trzymającemu go doktorowi i rzucił się do stóp Serokolda.
Niech mnie pan ratuje. Niech pan nie pozwoli, aby mnie zamknęli w szpital dla obłąkanych. Co za okropna scena, pomyślała panna Marple. Mówię panu, że on jest, powtórzyła z gniewem Mildred. Jej matka próbowała ją uspokoić. Proszę cię, Mildred, nie teraz, przecież on cierpi. Cierpienie obłąkanego, wtrącił ironicznie Walter. W tym domu wszyscy są obłąkani. Zajmę się nim, powiedział doktor Maverick. Edgarze, idziemy. Czeka nas łóżko i środek uspokajający. Jutro porozmawiamy o tym incydencie. Edgar Lawson spoglądał na młodego doktora z obawą, potem wskazał Mildred. Ona powiedziała, że jestem chory psychicznie. Nie mówiła tego poważnie. Doktor Maverick starał się zbagatelizować oskarżenie. Z pewnością nie jesteś chory. Nie skończył jeszcze mówić, gdy do holu wyszła panna Belever. Miała zaciśnięte usta i mocno zaczerwienione policzki. Zawiadomiłam policję, oznajmiła. Zaraz tu będą. Ależ Jolly! Zawołała Kerry Louise z wyrzutem w głosie. Edgar zaczął dygotać na całym ciele. Lewis Serokold powiedział z niezadowoleniem. Mówiłem już pani, że nie życzę sobie, aby policja się o tym dowiedziała. Nie mają tu czego szukać. To jest przypadek czysto medyczny. Być może, odparła panna Belever. Ja mam na ten temat własne zdanie. Musiałam zawiadomić policję. Christian Gulbrandsen nie żyje. Został zastrzelony.